Budowa Galerii Tomaszów, która mieścić się będzie u zbiegu ulic Warszawskiej i Barlickiego, ruszyła jesienią ubiegłego roku. W miniony wtorek, 9 lutego, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Akt erekcyjny podpisali przedstawiciele inwestora Craig Bouchard i Tomasz Szewczyk, a także prezydent Tomaszowa Marcin Witko, wicestarosta Dariusz Kowalczyk oraz Andrzej Rogiński, członek zarządu POR Polska Construction, jako przedstawiciel generalnego wykonawcy. Kamień węgielny poświęcił ksiądz Edward Wieczorek, proboszcz parafii świętego Antoniego. Podczas uroczystości zaprezentowano krótki film z toczących się na placu budowy prac oraz przedstawiono prezentację o realizowanej inwestycji. Wiadomo już m.in. jakie marki będą miały swoje sklepy w galerii. Wciąż natomiast otwarta pozostaje sprawa kina. Inwestor zapewnia, że galeria będzie gotowa na koniec października tego roku. Dlatego, że to wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, ten projekt cały jest bardzo ambitny i ważny, a co przede wszystkim w takich twórczych projektach nie zawsze idzie w parze, jest potrzebny. Bardzo się cieszę, że Państwo wszyscy się tutaj pojawiliście. Liczę na to, że ta pogoda będzie dopisywała nie tylko naszym humorom dzisiaj, ale całej budowie i całemu powodzeniu tej konstrukcji, która powstaje teraz tutaj. Drodzy Państwo, za sekundę będziemy mówili o szczegółach projektu, który tak naprawdę tutaj powstaje, ale przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy się tutaj pojawili, bo projekt ten nie byłby możliwy, gdyby nie jego efekt. Drodzy Państwo, nie tylko skala tego projektu, o którym będziemy dzisiaj mówili, jest istotna, ale przede wszystkim efekt oddziaływania tego projektu, bo jak może zdajecie sobie Państwo sprawę, wiem o tym, że wszyscy Państwo wiecie, z jakiego powodu dzisiaj tutaj jesteśmy, ale uroczystość ta jest konieczna właśnie z tego powodu, że nie tylko skala, ale przede wszystkim efekt oddziaływania na społeczność jest najważniejszy dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Ponad 200 tysięcy ludzi będzie na co dzień korzystało z tego przedsięwzięcia, które tutaj właśnie będzie powstawało. Mamy nadzieję, że oczywiście na jesieni już będziemy mogli oglądać owoce tego projektu. Ale to oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby nie wysiłek, dobra wola, talent i przede wszystkim rzemiosło bardzo, bardzo wielu ludzi. I dlatego chciałbym bardzo serdecznie powitać honorowych gości dzisiejszego wydarzenia. Przede wszystkim chciałbym powitać reprezentantów, przedstawicieli Urzędu Miasta. Przede wszystkim oczywiście na czele z panem prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego, panem Marcinem Witko. Dzień dobry, panie prezydencie. Jest wicestarosta Tomaszowa, pan Dariusz Kowalczyk. Witamy. Witam serdecznie inwestorów, oczywiście wśród inwestorów na początku reprezentującego Rock Castle Global Real Estate Company Limited Development Managera pana Craiga Boucharda. Dzień dobry. Z ramienia firmy Acteum Group witam reprezentanta tej grupy, prezesa zarządu pana Tomasza Szewczyka. Witam także reprezentanta generalnego wykonawcy, członka zarządu POR Polska Construction, pana Andrzeja Rogińskiego. I najbardziej zajęty jest tym projektem, drodzy Państwo, oto główny przedstawiciel głównego inwestora, reprezentujący Rock Castle Global Real Estate Company Limited, Development Manager, pan Craig Bouchard. Mr. Boss, it's now time for you to speak, if you have the will. Szanowny prezydencie, szanowni państwo, szanowni goście i mieszkańcy Tomaszowa. Proszę mi wybaczyć, że od tego momentu będę mówił po angielsku, bo mój polski nie jest dobry. Thank you. So now... Około 2300 to będzie supermarket Intermarché. Oraz tak naprawdę wszyscy znani i potrzebni najemcy, którzy powinni się znaleźć w takiej galerii w takim mieście. Udało nam się na dzień dzisiejszy zapełnić, szanowni państwo, już ponad 70% powierzchni. Tak naprawdę wszystkie lokale średnie i duże są już wynajęte. Jedyne zostałe lokale
średnio małe i małe. Także jeżeli ktoś, i to będę rozmawiał z dziennikarzami, z lokalnych przedsiębiorców, których naprawdę zapraszamy tutaj, bo możemy dla nich mieć fajną, interesującą ofertę, chciałby do nas dołączyć, to to już jest naprawdę ostatni gwizdek. Jeżeli chodzi o najemców, których tutaj będziemy mieli, to ich loga są tutaj wymienione. Mamy firmę Rezerw, która tutaj wchodzi z wszystkimi właściwie swoimi głównymi sklepami. Mamy Hennes & Mauritz, który na dwóch poziomach zapewni pełną swoją ofertę na ponad 1800 m2 powierzchni. Mamy sklep RTV Euro AGD. Mamy rzecz bardzo fajną, to znaczy ta część restauracyjną tutaj. Staramy się tak ją zaprojektować i tak ją skomercjalizować, żeby było i restauracje w środku, i bary do w miarę szybkiego jedzenia. Połączone to chcemy zrobić z terenem zewnętrznym, z dużą ilością zieleni, otwarciem, tak żeby ludzie, którzy przychodzą tutaj na zakupy, również znaleźli chwilę oddechu na taki relaks, na spędzenie czasu w luźnej atmosferze, przy jakimś dobrym jedzeniu, przy dobrym ciastku i spotkaniu ze znajomymi. Cała galeria będzie miała 75 lokali i ponad 450 miejsc parkingowych. To są główni najemcy, którzy na dzień dzisiejszy są już w tej galerii. Są to jedynie tylko ci najwięksi. Tak naprawdę mamy ich już podpisanych ponad 30. Ponad 45 najemców i kolejnych chyba 15 czy 20 są na końcowym etapie negocjacji umów. Także wszyscy ważni najemcy, którzy powinni być w takiej galerii, u nas się znajdą. To jest to, co nam mówiłem na początku, to znaczy chcieliśmy zaoferować taką galerię dla Tomaszowa, aby mieszkańcy Tomaszowa mieli ten komfort, że nie muszą wyjeżdżać na zakupy czy do Piotrkowa, czy do Łodzi. Ja tutaj spędziłem trochę czasu i spotykałem się z wieloma ludźmi, zanim rozpoczęliśmy tą inwestycję, i pytałem tak naprawdę, gdzie robią zakupy, gdzie wyjeżdżają, gdzie spędzają swój czas. I bardzo, bardzo wiele osób wyjeżdżało poza Tomaszów, co wydaje mi się jest krzywdzące dla Tomaszowa, bo to jest naprawdę urocze miasto, z tą rewitalizacją centrum, która się teraz stała, z tymi planami, które tutaj wiem od władz miasta mają być wprowadzane w życie, to naprawdę Tomaszów zasługuje na takie centralne, fajne miejsce, gdzie ludzie będą mogli spędzić fajnie czas i dokonać zakupów i wyjść na zewnątrz. Chciałem powiedzieć jeszcze o tym certyfikacie BRIM, który tutaj robimy. My jesteśmy jednym z nielicznych deweloperów w Polsce, które stosuje najwyższe standardy, jeżeli chodzi o ekologiczne rozwiązania. Nas to kosztuje trochę więcej pieniędzy, natomiast jesteśmy pewni, że zużycie energii, że sprawa związana z dostępnością dla rowerów, dla proekologicznych materiałów jest na najwyższym poziomie. Także pomimo tego, że kosztuje do nas troszkę więcej, staramy się odpowiedzialnie inwestować i ta galeria będzie miała w tym standardzie certyfikat Very Good i wydaje się, że na dzień dzisiejszy nie jest to w żadnym przypadku zagrożone. Jeżeli chodzi o projekt architektoniczny, to jest to, co mówiłem na początku. Jak Państwo widzicie, tutaj jest ta część starej przędzalni, którą będziemy odbudowywali. Będziemy ją odbudowywali w takim klimacie z materiałów nawiązujących do tego, co tam kiedyś było. Cały wystrój wnętrza będzie postindustrialny, nawiązujący do tego, co można zobaczyć w starym browarze czy w browarach krakowskich. I dzięki tutaj z firmą MOFO, którzy naprawdę wsadzili w to dużo serca, wydaje mi się, że ten cały rezultat na końcu będzie bardzo fajny. Przestrzeń publiczna. To jest to, co mówiłem o połączeniu wnętrza części restauracyjnej z częścią zieloną, która dzieje się na zewnątrz. Prowadzimy z miastem rozmowę na temat zagospodarowania tych bulwarów zielonych. Miasto bardzo mocno stara się w tym kierunku prowadzić inwestycje. My się w to włączymy w tym zakresie, w którym będziemy mogli. Chcielibyśmy, żeby ta galeria ładnie się połączyła i wkomponowała w tą całą część tych zielonych terenów Tomaszowa. Różnie ze starostwem powiatowym prowadzimy inwestycje i wspólne rozmowy na temat przebudowy tutaj części ulicy Barlickiego. Jesteśmy przekonani, że do otwarcia, które planujemy na jesień, uda nam się tą część tej ulicy przebudować. Krótki harmonogram rozpoczęliśmy z końcem zeszłego roku. Planujemy zamknięcie stanu surowego na czerwiec 2016 roku. Od tego momentu zamierzamy wprowadzać już najemców na wykańczanie swoich lokali. My będziemy kończyli cały budynek, najemcy będą kończyli swoje prace we własnych lokalach. I tak naprawdę koniec października planujemy otwarcie. A skoro już o tym wspomnieliśmy, pan Tomasz wspomniał o tym, że oczywiście nie inwestorzy tylko i wyłącznie tutaj zajmują się tą inwestycją, ale także oczywiście gospodarze miasta. Dlatego dobry państwu. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać w tym miejscu, bo praktycznie dokładnie rok temu, kiedy to ja dopiero zaczynałem swoją pracę w Urzędzie Miasta, pojawił się u mnie pan Tomasz Szewczyk, prezes grupy Acteum, i spytał mnie: panie prezydencie,
No, zaczyna pan swoją służbę dla miasta. W związku z tym ja chciałbym pana spytać, czy jest pan zainteresowany tym, żebyśmy zainwestowali w Tomaszowie, bo może powinniśmy się wynieść. Na co ja powiedziałem, panie prezesie, w czym możemy państwu pomóc? I tak to się wszystko zaczęło. Ta współpraca jest, mam nadzieję, że będzie trwała przez te miesiące budowy, ale mam nadzieję, że będzie trwała również i później. Bo tak jak zostało wcześniej wspomniane, Tomaszów Mazowiecki i okolice to jest, mówiąc ogólnie, 250 tysięcy osób. Mieszkańców powiatu tomaszowskiego ponad 120 tysięcy. Powiatu rawskiego, który jest w niedalekiej odległości od Tomaszowa Mazowieckiego, to jest około 50 tysięcy. I w końcu powiatu opoczyńskiego, który również jest pozbawiony takiego centrum handlowego z prawdziwego zdarzenia, to jest ponad 80 tysięcy i w sumie to daje tą liczbę mieszkańców, która została wymieniona. Ale Tomaszów Mazowiecki jest szczególnym miastem, które zresztą zostało zauważone już wiele, wiele lat wcześniej, kiedy to Julian Tuwim zapraszał, żeby wpaść na dzień do Tomaszowa, a śpiewała o tym bardzo pięknie Ewa Demarczyk. I szanowny panie prezesie, Wilanów jest piękną dzielnicą Warszawy, ale Tomaszów jest perełką na pewno centralnej Polski, także zapraszamy częściej do naszego miasta. Proszę państwa, bardzo się cieszymy, że inwestycja ta zlokalizowana jest w naszym mieście. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, kiedy powiem, że czekamy na taką inwestycję wiele, wiele lat i dziękujemy serdecznie, że może ona się zrealizować. Dziękujemy państwu również, że możemy w jakikolwiek sposób być przydatni i potrzebni przy realizacji tej inwestycji oraz zapewniamy, że zrobimy wszystko, żeby ta współpraca kwitła jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, czego państwu, sobie, ale przede wszystkim mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego z całego serca życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w imieniu Zarządu Powiatu witam państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że państwo możecie przebywać dzisiaj w Tomaszowie, w naszym powiecie. Ja tu już dużo nie będę mówił, nie będę się powtarzał, bo tutaj już moi przedmówcy wiele powiedzieli na temat tego obiektu. Ja ze swej strony mogę tylko zadeklarować szeroką współpracę powiatu z inwestorem. Tu pan prezes wspominał o tej ulicy, tak, to jest ulica powiatowa i myślę, że wyrobimy się z tą ulicą. Piękne otoczenie będzie, przepraszam, będzie galerii i myślę, że ta ulica też będzie wyremontowana, chociaż korzystamy ze środków unijnych, ale myślę, że terminu dotrzymamy. Czego życzę również inwestorowi, żeby dotrzymał terminu otwarcia tego obiektu, który będzie nam wszystkim służył. Dziękuję bardzo.